ktoś upamiętnił śmierci Bożej czas. Chlebie żywy życie. By nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Sprawy blastaj duszy, życie w Ciebie brał. By być jak Jezus, by być jak Jezus, tego pragnę, by być jak On. Przez życia troski ziemi do chwały, tego chcę, by być jak On. By być jak Jezus, by być jak Jezus, tego pragnę, by być jak On. Przez życia troski, ziemi do chwały, tego chcę, by być jak On. By być jak Jezus, by być jak Jezus, tego pragnę, by być jak On. Przez życia troski, ziemi do chwały, tego chcę, by być jak On. Módlmy się. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie, że nie tylko słowem, lecz także i czynami, i zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Dziewiąta niedziela zwykła ogłoszenia. Długi tegoroczny karnawał dobiega końca. W tym tygodniu, dokładnie 9 marca, mamy Środę Popielcową. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku i żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów się w proch obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post, czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy, ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia msze święte w naszym Kościele, jak w dni powszednie. Pamiętajmy, że w popiele zobowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający na powstrzymywaniu się od pokarmów mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść 3 posiłki, ale tylko jeden z nich dosyta. Strzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku. Natomiast post ilościowy obowiązuje od 14 do 60 roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani. Od Środy Popielcowej do niedzieli będą trwały kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
Wielki Post powinien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który daje nam siłę do zaczynania od nowa. Jednocześnie przez cały Wielki Post będzie trwała akcja trzeźwościowa. W tym roku wszelki trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą. W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne w każdy czwartek dla dzieci i w piątek dla dorosłych o godzinie 17. Z Chrystusem i Jego bolejącą Matką będziemy przemierzali drogę krzyżową, a w niedzielę o godzinie 15.30 będziemy rozpamiętywać mękę Pańską podczas gorzkich żali. Gorąco zapraszamy wszystkich parafian na te nabożeństwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We wtorek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy o nich w modlitwach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych, matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Ulecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Zapowiedzi przedślubne. Zapowiedź druga, Jan Kazimierz Pająk, syn Kazimierza i Wandy Marszak-Zdubiecka i Barbara Duczyńska, córka Czesława i Marii Florek-Szubska, zamieszkała w Dubiecku. W tym tygodniu, dzisiaj, nabożeństwo różańcowe w miejsce nieszporów o godzinie 15.30 i zmiana tajemnic. We wtorek spotkanie z rodzicami dzieci klasy drugiej szkoły podstawowej. We wtorek kandydaci na ministrantów mają spotkanie o godzinie 16. We czwartek po mszy świętej wieczornej wszyscy ministranci mają zbiórkę. W piątek po mszy świętej jest oaza dla tych, co przejdą i chcą przejść. Za tydzień kółko misyjne o godzinie 10. Intencje mszy świętych. Od poniedziałku do soboty msze święte o godzinie 7 rano. Są to msze święte gregoriańskie za świętej pamięci Zofię Tomas. Natomiast msze święte wieczorne o godzinie 17 w poniedziałek. Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o dalsze łaski Bożej i opiekę Matki Bożej. We wtorek za zmarłych Rozalię i Walentego, Tadeusza, Antoniego i Marię. W środę jedna intencja za świętej pamięci Julię i Jana Bajdak i druga za Józefa Cieliczkę w 10. rocznicę śmierci. W czwartek jedna intencja za świętej pamięci Stanisława Nykiel w 2. rocznicę śmierci. Jest to intencja od córki. I także w czwartek druga intencja również za świętej pamięci Stanisława Nykiel i za jego rodziców i rodzeństwo. W sobotę jedna intencja za Stanisława Żołyniak w 13. rocznicę śmierci oraz Zbigniewa Żołyniak i druga intencja w intencjach próśb i podziękowań fatimskich. Msze święte niedzielne, 7.15 msza gregoriańska za Zofię Tomas, o 9.00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Romana i Krystyny z okazji imienin, o 11.00 chrzest i o 16.00 msza za świętej pamięci Władysława Borutę w 6. rocznicę śmierci. Komunikat duszpasterski z okazji 44. tygodnia modlitw o trzeźwość narodu. Komunia z Bogiem, źródłem i owocem trzeźwości. Obserwujemy wielkie zapotrzebowanie na apostolstwo trzeźwości. Istnieje konieczność wielkiej modlitwy i włączenia się do abstynencji od napojów alkoholowych. Motywacje. Z miłości do Boga, z miłości do Matki Najświętszej, w nawiązaniu do programu Wielkiej Nowenny, podczas której wypowiadaliśmy słowa Królowo Polski, przyrzekamy wypowiedzieć wojnę, pijaństwu i rozwiązłości. Z miłości do ludzi uzależnionych.
Istnieje duszpasterskie zapotrzebowanie na poważne potraktowanie ruchu abstynenckiego w naszej ojczyźnie. Na ofiarną pracę trzeźwościową serca błogosławie podpisano arcybiskup metropolita Przemyski Józef Michalik. W zakrystii są do odebrania jeszcze albumy o świętej Ricie z płytami, z filmem. Jest ich więcej, można jeszcze dodatkowo sobie kupić. Nie trzeba się zapisywać, bo jest ich dużo. 20 zł cena. I jeszcze jest kilka egzemplarzy Pisma Świętego. Oprócz tego w niedzieli jest dodatek miesięcznika Cuda i Łaski Boże. Tego miesięcznika dostaliśmy trochę więcej. I można jest z tyłu tam do zabrania. Można sobie, kto chętny, może sobie zabrać ten miesięcznik. Chyba wszystko. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Błogosław Jezu drogi, tym co serce Twe kochało. Nie daj serce Twe kochało.